Nawet jest urządzeniem transowym. To jest zupełnie inny sposób przemieszczania się. W terenie jest się właściwie w środku pejzażu i jest się oprócz tego, jest to związane właściwie i z ruchem, nawet z oddychaniem. Wytwarza się specjalny związek między człowiekiem a rowerem. To jest jednak, jest to taki pojazd, który jest napędzany siłą własnych mięśni i on daje pewien taki, daje pewne poczucie swobody i niezależności. Jest jeszcze jednocześnie razem, a jednocześnie każdy z nas po swojemu jest w stanie to oglądać, przeżywać, czy... No jest to rodzaj, to nawet powiedziałem, kontemplacji. To nigdy nie przybiera żadnej formy rywalizacji. Raczej w zależności od tego, czy ktoś mu, któryś z nas ma lepszy akurat dzień, bo bywają takie lepsze i gorsze, to drugi dostosowuje tempo zawsze do tego, że jednak jest to, cała frajda polega na tym, żeby jechać razem. Sposobem przejścia z muzyki bluesowej do muzyki reggae była właściwie sprawa rytmu i ten rytm, na który może mniej uwagi się zwraca, mówiąc czy zajmując się bluesem, myśmy bardzo silnie jakoś przeżywali i stąd to naturalny sposób przeszło w muzykę reggae, która zresztą określana jest mianem karaibskiego bluesa. Jest to wspólne przeżywanie rytmu. To nie tak, że zarzuciliśmy bluesa od razu i przeszliśmy natychmiast do reggae, tylko to jakby się, w momencie, kiedyśmy to usłyszeli, to stało się dla nas takim... My po prostu wiedzieliśmy, że to jest to, o co nam chodzi i że to jest ten rodzaj pulsacji i ten rodzaj podziału rytmicznego, który jest nam najbliższy. I w zasadzie staliśmy się od początku ortodoksami. Się gra po prostu w taki sposób tak zwanym wyprzedzeniem, czyli on gra bardzo dynamicznie, jest to granie jakby poza uderzeniem w punkt. To uderzenie powoduje to, że podobnie jak w muzyce jazzowej, czy w niektórych gatunkach muzyki jazzowej, gdzie to jest bardzo widoczne na przykład w swingu, to jest to właśnie granie takim specjalnym timing tak zwanym. Michał jest chorobliwie nieśmiały na scenie, to znaczy on w ogóle ma lęk wysokości i to przejawia w ogóle takie zachowanie, że chowa się przed tłumem i on jest przerażony. Jak przychodzi nam grać koncert, to przed koncertem jest to kłębek nerwów, natomiast w momencie, kiedy wychodzimy na scenę, to jest... On jakby wraca do pełni do kontroli nad sobą i jest chyba jedynym członkiem zespołu, który panuje do końca nad tym, co mieliśmy zrobić i dokładnie pamięta wszystkie narracje i wszystkie kolejności. To, że ja stoję tyłem do publiczności, wynika
No, no, z moich, powiedzmy, specyficznych cech charakteru ja lepiej się czuję, nie patrząc, obserwując to, co robi mój brat na perkusji. No, poza tymi względami takimi technicznymi, no, które czasem wynikają również ze słabej słyszalności w czasie koncertu, że odsłuchy nie są tak ustawione, jak trzeba. No, ale zdarzało nam się grać na ten sposób, że na rur dosłownie pałeczek od perkusji czy stopy. Że ja nie słyszałem dźwięku, natomiast widziałem po ruchach perkusji, co ona w tym momencie gra. Powstał pomysł zrobienia koncertu, w którym w Polsce w 1989 roku, w którym wzięłoby udział kilku naszych ulubionych wykonawców muzyki reggae, o światowych nazwiskach. Był to pomysł właściwie bajkowy, zupełnie abstrakcyjny, można powiedzieć. Wiadomo było, że fundusze nasze nie pozwolą na to, żeby to zorganizować samemu we własnym zakresie. W związku z tym trzeba było to znaleźć właśnie ideę, pod którą podpisze się wiele różnych organizacji. Zwróciliśmy się do Krajowej Komisji NSZZ Solidarność w Gdańsku, która z początku właściwie potraktowała nas na takiej zasadzie, że jesteśmy tak zwanymi odlotowcami, że to jest zupełnie nierealne w tych warunkach, w tych czasach, przy ówczesnych kłopotach. Natomiast z biegiem czasu właściwie oni zaczęli się po troszeczku do tego, ci działacze związkowi zaczęli się do tego przygotowywać. Tam się wzięło hasło Solidarność Antyapartheid, ponieważ Solidarność w tym czasie była bardzo organizacją bardzo na fali i ideą taką, która zaczęła być znana. Okazało się, że fundusze na realizację takiego projektu mogłyby się znaleźć, to i one się znalazły, pochodziły z Centrali Wolnych Związków Zawodowych, z siedzibą z Brukseli. I to nam umożliwiło realizację tego pomysłu, taką jak właśnie miała miejsce w 1989 roku, 13 grudnia w hali Stoczni Gdańskiej. Sposób na badanie to jest pointillizm, czyli stawianie punktów obok punktu i uzyskiwanie w ten sposób określonej materii. W tym wypadku miękkiej, zabistej powierzchni, której w inny sposób nie byłem w stanie uzyskać. Ta technika wymaga na pewno dobrego wzroku, dużego skupienia, częstych przerw pracy bardzo i w moim wypadku bardzo określonego, precyzyjnego rysunku. Te prace mi są bardzo bliskie, ja bardzo potrzebuję tych prac. W ciągu pracy, w tej kontynuacji i stąd ja bardzo niechętnie się z nimi odstaję. No to są sytuacje jakieś bardzo wyjątkowe, kiedy pewnie się parę razy zdarzyło w życiu, że ja się tych prac z kilku pozbyłem, natomiast dla mnie one są bardzo cenne nadal jako rzecz, które mogę porównywać z innymi rzeczami, które się dzieją w czasie. I zresztą ten zapis czasu to jest osobna zupełnie historia, którą ja jestem bardzo czuję mocnie i te prace to są rejestracja czasu nie tylko artystycznego, ale czasu, w którym się było i to się wiąże również z moją działalnością muzyczną, pracą pedagogiczną w Wyższej Szkole Plastycznej przez parę lat, jak również z 15 lat pracy z dziećmi. Specjalnie bardzo interesowałem się kolorem. Uważam poza tym, że kolor malarski to jest poza samym zestawieniem i całym kosmosem wydarzeń związanych z kolorem, to jest równocześnie dodatkowo rzecz dla mnie interesująca ze względów kompozycyjnych. On jest nieodłączną sprawą kompozycji, czyli rozłożenia plan barwnych i wzajemnego działania na siebie, jak również i formy, czyli
czyli obszaru jakiegoś określonego, którym kolor jest wypełniony, który też ma wpływ na temperaturę, poza już samymi wystawieniami czysto formalnymi, czy tą grą barwną. Jeśli chodzi o Lubaka, to on nie miał tych oporów, które miałem ja, jeśli chodzi o sprzedaż prac swoich. On właściwie to, co zrobił, praktycznie w dużej części, w olbrzymiej części sprzedał. Pozwolił się podobnić, też podarował, bo też już było sporo takich przypadków. Ja się akurat interesowałem przede wszystkim tematem martwej natury, to właściwie od samego początku studiów. Także starałem się wręcz unikać i omijać inne tematy z tego względu, żeby nie rozpraszać swojej uwagi. Natomiast w samym malarstwie jakby to takie wreszcie wszystkie te atrybuty samego pojęcia malarstwa, czyli wszystkie sprawy kompozycji, koloru, linii, kreski, formy, przestrzeni, to wszystkie te klimaty poszczególnych obrazów, to takie rzeczy, które najbardziej zawsze mnie pociągały i interesowały. Ta twórczość się różni na tej samej zasadzie, co różnią się różnymi charakterami. Po prostu każdy z nas jest inny. Po prostu może jestem bardziej twardo chodzącym po ziemi człowiekiem, jestem bardziej konkretny. I to się w dużym stopniu, i bardzo zdecydowany, to się w dużym stopniu w tej twórczości przejawia. Jak i w ogóle w życiu naszym. Sam temat kominka, to u mnie tyle jest ucieczka od sztuki, co konieczność. Natomiast nie jest ona wcale taka przykra. Momentami jest to kierat pewien i konieczność. Natomiast ja jestem człowiekiem czynu i ja lubię, jak się coś dzieje, lubię się ruszać, lubię nawet się zmęczyć przy takiej pracy. Natomiast gdybym miał wykonywać pracę jakąś mechaniczną, czystą, to prawdopodobnie wolałbym zrezygnować z pewnych rzeczy, a tego nie robić. Na pewno można jedną cechę znaleźć wspólną dla nas obu. To jest konsekwencja i myślę, że pracowitość. To są rzeczy, które są potrzebne zarówno jemu w olbrzymim stopniu, jak i również mi. Ta działalność gospodarcza, jeżeli można tak to nazwać, czyli w pewien sposób gromadzenie środków materialnych dla potrzeb życia, w pewnym momencie osiągnie taki pułap, który pozwoli na to, żeby jakby zacząć się wycofywać z tej pracy, a więcej czasu, a może wyrazu dla Ciebie cały wolny czas poświęcić dla twórczości plastycznej, muzycznej. W pełni wolnej, nie takiej, która nie musi być już poddawana jakimkolwiek kompromisom. Funkcjonujemy troszeczkę, szczególnie w środowisku muzycznym, jako bracia. Jesteśmy ze sobą bardzo związani od dzieciństwa. Jestem 3 lata starszy od Jaśka. No dzisiaj to wygląda w ten sposób, że właściwie on jest tą głową rodziny i on bierze na swoje barki utrzymanie całego domu. Nie ma reguł w takich sprawach w ogóle. Może był trzeci i mógłby dowodzić ci najmłodszy. Cała przyjemność obcowania nasza ze sobą polega na dużych różnicach. Na dużych różnicach i w temperamencie, i też w zainteresowaniach i spojrzeniu na te same rzeczy, które wykonujemy od lat razem. Niezależność czy zależność od siebie, właściwie zależność jest zbudowana z pełną premedytacją. To jest tak, że my może jesteśmy w stanie egzystować każdy niezależnie od siebie, natomiast po prostu tego nie chcemy. Straddle for money, straddle for power, straddle for straddle for money.